Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kasia nie może zdecydować. Idziesz? Chodź, bo będzie jedzenie. Chodź. Chodźcie. No. Dzień dobry. Patrzcie, co mamy dla was. Nie wiem, czy was to będzie interesować. Taka inna forma, widzicie? Jedzonka. No, spróbujcie. Rozkładamy wam duże miejsce. I co? I jak? O, jest pesteczka. Na razie pesteczki jest. Najbardziej. O, pięknie. No, tak. No dobrze. Sprawdźcie sobie, jak to jest. O, właśnie. Tu jest, zobacz. Tu. No. Cześć, grubasy. No pestki number one jest najważniejsze, ale... Tak, nie wiem, oczywiście. Gwiazda, chodź jedzenie. Panienka z okienka. A co, Grażyna też siedzi w domu? Tak, na pewno. I co, Nutella, frajerze? Dostałeś dzioba? Betty go trzasnęła, się nauczy. Że nie tylko on może innych dziobać. A to cały czas prawo, lewo, prawo, lewo. Tak właśnie podejmuje decyzję Jessica. Ona jest tak samo decyzyjna jak ja. Co tam, pusto? Tak, ale szaleją za tymi pyskami, rzeczywiście. Jessica dzisiaj nie wyjdzie. Idzie ciapa. Pięknie. Zobacz, co to za... Jakie pyszności mi się przyjęło. Masakra. Zbijają. A tu już pestek nie ma. I co? Wszystkie wyrmażone. Co on tu jest? Tomasz. Jessie. Jessie, Śnieżynka. Macie.
Niech też zjedzą całą jako. Dobra. No to idziemy, tak? Tak, jeszcze tutaj wyciągnij ziarenka ze środka. A gdzie jest ta? A tu jestem. Nogi też nie mam długiej. No? Co no? Wyciągnij. Jedzenie z kupami na pewno nie jest smaczne. No to już out. Macie gwiazdy. Nie mogę się zorganizować z obraz. Idzie Graszka. Idzie Graszka. Wszystkie kurki w końcu wychodzą. O, jak ślisko. Posypi Michał piaskiem. Troszkę. Szczebelki im teraz zrobię. No, ale możesz też im posypać, tak? Teraz, żeby nie miały stresu dzisiaj. Jak ten, jak służby porządkowe? No tak, dokładnie. Prasz, solą by trzeba było posypać. Lepiej nie, bo by ją jeszcze zjadły. Nie byłoby to nic dobrego na nich. No piękna jesteś, piękna. Chodź, małżonko. Dobrze, zaraz jeszcze tu wrócimy.